Cześć kochani, witam was serdecznie. Tutaj już u mnie w domu, wróciliśmy z urlopu, ale to nie wszystko, ponieważ ulubieńcy czerwca pojawią się jeszcze na moim kanale z pleneru, czyli z domku na wsi, ponieważ było tak fajnie, tak przyjemnie, miałam już swoje czerwcowe perełki, więc postanowiłam, że w tym miesiącu ulubieńcy będą po prostu na łonie natury. Także kolejny filmik na moim kanale to ulubieńcy czerwca, jeszcze z polskiej ziemi, a dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, zapraszam was na haul zakupowy. Haul zakupowy z Poundlandu, czyli z wszystko za 1 funta, tutaj u nas w Wielkiej Brytanii, i z 99p, czyli 99 pence store, czyli wszystko za 99 pensów. Będą również dwie świece z Bath & Body Works, które zakupiłam w Polsce, oraz książki, o których chciałabym wam powiedzieć kilka słów. Także dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o sklepy za funta, o tak zwane funciaki, najczęściej kupuję tam chemię, bardzo często też kupuję jakieś tam jedzenie dla kota, ale słuchajcie, czasem naprawdę można znaleźć tam naprawdę rewelacyjne rzeczy. I tak było również tym razem, a wszystko to się stało, te moje zakupy w funciaku, za sprawą japonek. Szukałam po prostu klapek, zwykłych japonek, bo chodzę sobie tutaj bardzo często z Lulu na spacer, no i założyłam sobie niewygodne buty, miałam straszny odcisk, nogi mi się spociły, więc mówię, lecę szybko do funciaka, może tam znajdę jakieś byle jakie zwykłe japonki, żeby po prostu wyskoczyć z psem. No i tak też się stało, wybaczcie, ale już w nich śmigam, po prostu chciałam wam pokazać, jakie fajne japonki udało mi się kupić za cenę 1 funta, no i muszę wam powiedzieć, że są wygodne. Chodzę sobie w nich do parku, jest ładna pogoda, nogi się nie pocą, nie ślizgają, także takie japonki za funcika udało mi się kupić, no i później już poszłam na żywioł i na całość i kupiłam kilka kolejnych rzeczy. Mam dużo notatników, dużo kalendarzy, staram się je jakoś prowadzić, no i jeden w funciaku właśnie mnie urzekł. Zobaczcie, różowy, neonowy kalendarz na rok 2014-2015, no moim zdaniem jest przecudowny. Do czego potrzebny mi ten kalendarz? Do zapisywania tego, co jem, bo ja od jakiegoś czasu bardzo kładę nacisk na to, żeby po prostu zapisywać, co spożywam i co jem, no i ten kalendarz mi w tym pomoże, żebym sobie po prostu każdego dnia pisała przykład co dobrego i smacznego, a czasem niezdrowego zjadłam. Również tutaj chciałabym zapisywać swoje ćwiczenia, także no, taki kalendarz za 1 funta były jeszcze w odcieniu seledynowym i niebieskim. No ale jak na bugi przystało, musiałam wziąć po prostu różowy. Także cena 1 funt, moim zdaniem rewelacja. I kolejna rzecz kosmetyczna, którą kupiłam, to jest, słuchajcie, Satin or Shimmer Lotion. I jeżeli chodzi o ten produkt, ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, co to jest. Nie jest to balsam brązujący, nie jest to samoopalacz. Jest to coś, co ma w lecie rozświetlać naszą skórę, co nadaje taki fajny połysk i drobinki. I to jest nowa seria, która pokazała się właśnie w funciakach, która jest robiona tutaj w Anglii. Mają balsamy do ciała, kremy do rąk, coś tam chyba na rozstępy i właśnie taki shimmer lotion. Także słuchajcie, to jest coś w stylu takiego olejku do ciała z drobinkami z firmy Nux. Nie wiem, jak wam to wyjaśnić, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ja posmarowałam sobie ręce, w słońcu mi się przepięknie mieniły. Ręce wyglądały, cera po prostu tutaj wszędzie na dekolcie wyglądała na rozpromienioną. Posmarowałam sobie ten produkt, słuchajcie, na ręce, na dekolt. Wyglądało rewelacyjnie. Ciało wyglądało na rozświetlone, przepięknie mieniło się w słońcu. No i nadaje taką jakby lekką opaleniznę, ale to chyba sprawa tych drobinek. Żałuję, że kupiłam tylko jeden produkt z tej firmy. Na pewno jeszcze pobiegnę do funciaka i kupię kilka opakowań, bo naprawdę warto. Cena 1 funt, również super sprawa. I później, słuchajcie, przetransportowałam się do sklepu również prawie za funta, bo jest to wszystko za 99 pensów. I tam, słuchajcie, zachwyciła mnie seria żeli do kąpieli i postanowiłam, że muszę je wszystkie mieć. Żele z firmy Radox. Ja już wam kiedyś mówiłam, że z firmy Radox uwielbiam płyny do kąpieli. Feel Gorgeous with Rados. Także musiałam po prostu się na to skusić. Pierwszy żel to Passion Fruit Splash. No po prostu rewelacja. Słuchajcie, taki letni, konkretny, taki iście wakacyjny. No i szata graficzna również super. Kolejne, jakie kupiłam, to Coconut Kiss. Czyli po prostu kokosowy. Również pachnie moim zdaniem fenomenalnie. Jeszcze sobie wąchnę. Powącham. Pięknie, ten pachnie tak jak żele z Dove albo z Palmolive, bardzo kremowo, także super. I ostatni, jaki kupiłam, to Berry Burst, rewelacja moim zdaniem.
również taki właśnie leśny. Przepiękna szata graficzna, cena 1 funt, tak jak już Wam mówiłam wcześniej, ja uwielbiam płyny do kąpieli z firmy Rados, więc mam nadzieję, że żele pod prysznic również się sprawdzą, no i musiałam je zakupić hurtowo. Kolejna rzecz kosmetyczna, jaka kupiłam, wiem, że tutaj pewnie nie jest to nic organicznego, ale miałam chęć coś takiego wypróbować. Jest to Macadamia Oil Extract i to jest Hair Treatment, czyli po prostu olejek Macadamia. Może tak, ekstrakt z olejka makadami. 1 funt, bardzo fajne opakowanie. Ja wiem, że to tam może nie zawiera jakiś tam, nie ma wspaniałego składu, ale jestem bardzo ciekawa i chciałabym ten produkt po prostu u siebie przetestować. Także to, jeżeli chodzi o część kosmetyczną. Kolejne rzeczy, jakie kupiłam, to po prostu no coś rewelacyjnego. Wszystko u mnie dzisiaj jest rewelacyjne. Ja już Wam mówiłam wcześniej, że nastawiam się na koktajle, na smoothie, na różnego rodzaju szejki i kupiłam sobie w Tesco, w niekosmetycznych ulubieńcach, mogliście zauważyć taki szklany, miętowy kufelek, natomiast w funciaku udało mi się kupić dwa takie kubeczki, jeden w odcieniu takim jasnoróżowym i miętowym. Super sprawa, plastikowe, czy do lodów, czy do szejków, no moim zdaniem bardzo fajne. I następna rzecz, ja widziałam u Madzi Pegowskiej, oglądałam u niej film, jak pakować lunch do pracy i miała tam fajne takie pudełeczko i ja pobiegłam do funciaka z nadzieją, że to pudełeczko, taki lunchbox znajdę również dla siebie i tadam, kupiłam sobie takie pudełko, taki lunchbox, tutaj oczywiście oddzielny na sos, mamy również widelec, bardzo pojemny, bardzo pakowny i był jeszcze kolor różowo-fioletowa, ale już mówię za dużo tego różu, za dużo tego fioletu, będzie niebiesko-zielony. Także taki lunchbox również za funta, jeżeli jesteście zainteresowane w funciaku, czy to w 99p, w którym z tych dwóch sklepów na pewno to znajdziecie. Kolejna sprawa, jaką kupiłam, to po prostu ciasteczka, miały bardzo fajną puszkę. Mój Krzysiek uwielbia te ciastka, on na nie mówi polskie ciastka, natomiast są to ciastka duńskie, tak, duńskie. To są takie ciasteczka, słuchajcie, z... nie wiem, z wiórkami kokosowymi, z takimi kryształkami cukru. Ona nie mówi polskie ciasteczka, bardzo fajna puszka, na pewno na coś mi się przyda. Więc takie ciasteczka również postanowiłam kupić. I dwa ostatnie zakupy, z których po prostu jestem najbardziej zadowolona. Słuchajcie, to będą talerzyki. Ja te talerzyki widziałam dzień wcześniej. Wróciłam do domu i nie mogłam spać. I na drugi dzień rano wstałam. Byłam chyba pierwszym klientem tego dnia i zakupiłam talerzyki. Cztery talerzyki, już Wam pokazuję, jak wyglądają, bo ja się muszę nauczyć, że obiad je się na takich małych talerzykach. On tu wygląda na duży, ale to jest taki mały talerzyk, to nie jest ten taki duży obiadowy. To jest taki mały talerzyk, który bardzo jest mi potrzebny, bo ja czasem po prostu nie umiem się ograniczyć z porcją i mimo, że staram się jeść zdrowo, nawalę sobie porcję na duży talerz, więc potrzebowałam takich małych talerzyków. Moim zdaniem bardzo ładne, fajnie zrobione, cena na takiego talerzyka tylko 1 funt, więc po prostu rewelacja. I tu pisze lunch, dinner, breakfast. Bardzo fajne. Kupiłam sobie 4, no i za 4 takie talerze po prostu zapłaciłam tylko i wyłącznie 4 funty. I ostatnia rzecz z funciaka. Bardzo przypadkowo ją zobaczyłam. Szukałam jakiegoś tam płynu do czyszczenia dywaników, do czyszczenia podłóg i zobaczyłam ten dywanik. I uwierzcie mi, po prostu się w nim zakochałam. Już Wam go pokazuję. Dywanik wygląda tak. No jest śliczny. Ja go kupiłam sobie do łazienki, myślałam jeszcze o sypialni, ale po prostu już to by było za dużo i za kolorowo. Więc taki oto dywanik, mały chodniczek, zakupiłam sobie do łazienki. Bardzo fajnie wykonany, ślicznie wygląda na glazurze, na glazura to nie, na terakocie, na jasnych płytkach w łazience. Cena 1 funt. Super. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje funciakowe zdobycze. Chciałabym Wam jeszcze pokazać dwie świece z Bath & Body Works. Podczas mojego pobytu w Warszawie sobie zakupiłam. Pierwsza, aha, i było tak. Krzysiek, Ty wybierasz jedną, ja wybieram drugą. Chcieliśmy kupić coś słodkiego, jakieś tam wanilie i te sprawy, natomiast jest ciepło, więc przyjemniej będzie, jeżeli postawimy na coś słodkiego, ale takiego świeżego. Krzysiek wybrał Dark Kiss. Świeczka wygląda tak i pachnie cudownie. Bardzo słodko, ale moim zdaniem również świeżo. Więc będzie się sprawiała bardzo fajnie i my trafiliśmy na promocję, czyli... No właśnie. Czyli chyba jedna w normalnej cenie, a druga za pół. Nie wiem, 100 coś zapłaciłam za te dwie świeczki, przepraszam, nie pamiętam. I druga, którą ja wybrałam, to Paris Amour. Ja uwielbiam mgiełkę Paris Amour z Bath & Body Works, więc postanowiłam mieć również świeczkę.
cudowny zapach. Ten, kto ma mgiełkę do ciała albo balsam, wie, o czym mówię. Także dwie świeczki z Bath & Body Works. I na koniec w Polsce udało mi się kupić książki. Pierwsza książka, jaką zakupiłam, jest to książka Brak diety jest najlepszą dietą. I tą teraz książkę czytam. Ja uwielbiam poradniki, ja się lubię edukować w tym kierunku, mimo że może efektów jakichś tam mocnych nie widać. Natomiast tak, zdrowo się odżywiam, ćwiczę, jestem z tego bardzo zadowolona. Także książka Brak diety jest najlepszą dietą. Zawiesiłam się. I tutaj po prostu jest o ćwiczeniach, o ruchu i o zdrowym odżywianiu. Moim zdaniem super książka, póki co jestem zadowolona. I kolejna książka, jaką kupiłam, to już jest bardzo stara książka, ja ją kupiłam w antykwariacie. Nie używaj słowa dieta. Podejmij 5 decyzji, które raz na zawsze pozwolą Ci zerwać z nałogiem tycia. Dowiedz się, w jaki sposób straciłam 90 kg wagi. Chantel Hobbs opisuje to, w jaki sposób schudła, co dały jej ćwiczenia i jak ważne są ćwiczenia w jej życiu. I tutaj możecie zobaczyć, jak Chantel wyglądała i jak wygląda teraz. Bardzo lubię takie książki. I kolejna książka, Dieta w walce z cholesterolem, czyli 80 zdrowych i smacznych dań. Co to jest cholesterol, zdrowe i właściwe odżywianie, 10 podstawowych zasad odżywiania. Czyli po prostu przepisy, które mają zmniejszyć nasz cholesterol, które są zdrowe i smaczne. Przepiękne ilustracje, bardzo fajne przepisy, bardzo lubię takie książki. I ostatnie dwie książki, na którą namówiła mnie pani. Pierwsza to Jedz, módl się i kochaj, i to było wielkie wydarzenie filmowe, więc postanowiłam tą książkę również sobie zakupić. I kolejna książka to jest oczywiście kontynuacja tej części, I że Cię nie opuszczę, czyli Love Story. I to są książki Elizabeth Gilbert. I to jest kontynuacja właśnie tej książki Jedz, módl się i kochaj. Także takie książki zakupiłam sobie w Polsce, będę czytać, nastawiam się na czytanie, biorę kocyk, lecę do siebie do parku, okulary słoneczne, jakiś filtr przeciwsłoneczny, woda z truskawkami, książka i po prostu high life, także taki odpoczynek razem z książką, z wodą, z truskawkami, z filtrami, na kocyku, w przepięknym upale, w Londynie, w parku, no coś rewelacyjnego. Także to by było na tyle, moi drodzy. Już niedługo na kanale pojawią się ulubieńcy czerwca, wyczekujcie tego filmu, bo naprawdę dużo fajnych perełek udało mi się odkryć i dużo produktów mnie w tym miesiącu zaskoczyło. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki, że jesteście ze mną. Przesyłam buziaczki, ściskam Was, bardzo ciepło, bo dzisiaj w Londynie przepiękna pogoda. I do następnego, pa pa!